Peggy 18. Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Zakończyliśmy sobie ostatnio, no pobawiliśmy się trochę craftingiem, także myślę, że czas troszkę polecieć z wątkiem pobocznym oczywiście, ale tutaj sobie spróbujemy tą misję wykonać. Szybka podróż, no to raczej nie, ale sobie po prostu jakoś tędy polecimy. Czyli jesteśmy tutaj. Czy da się zaznaczyć jakiś znacznik? Chcemy znacznik. Ok, także będziemy się kierować właśnie w tamtą stronę. Mam nadzieję, że właśnie ten znacznik to pokazuje. No i powolutku sobie oczywiście będziemy eksplorować, jaką mamy broń przygotowaną. Coś takiego. Dobra, na razie niech będzie. Tutaj mamy wodę. Zobaczę sobie na mapkę, czy można ją jakoś ominąć. Może z lewej albo z prawej strony. No spróbujmy sobie. Jakoś tak może od lewej. Eksploracja to jest oczywiście coś, co jest esencją takich gier. Tutaj myślę, to już jest na tyle. Na tyle powiedzmy w tym momencie gra już się mogła troszkę rozwinąć, że pewnie już wiele osób, które gra, po prostu pójdzie sobie w inną stronę. Co my tu mamy? Coś nas tu atakuje? Czy to jakieś ryby, czy nie ryby? Spróbuję tutaj... Zdziczały kundel, gdzie? Tam. Czy to jest groźne, czy nie? Nie wiadomo. Spróbuję sobie tutaj jakoś przeskoczyć, jeżeli wpadnę trochę do wody. Okej. Okay. Jesteśmy na drugiej stronce. Te kundle można by spróbować rozwalić. Ewentualnie zmienię sobie broń. Albo dobra, zobaczymy. Ewentualnie wypróbuję ten drugi pistolet. O, a może dwururkę? Tak jest, sprawdźmy sobie tą dwururkę. Gdzie te psy się pojawiły? Tam są. Spróbujemy je załatwić, zobaczymy, czy są bardzo groźne. Atakują. Także próbujmy po korpusie. O, to jeden strzał nie wystarczy. Zobaczcie, to nie jest takie, kurde. Jedno padło. Tu się wycofamy. Zbliżymy się troszkę. Dobra, to dwa razy po korpusie z dwururki. Pierwszym strzałem. Idealnie. I jeszcze jeden. W nogę go pacniemy może. Jeszcze nie pomogło. Jeszcze raz w nogę. Tak jest. Dobra, dwururka nie jest zła. Całkiem niezła. Dobra, zrobię sobie szybki zapis, jakby coś nam wyskoczy, jakiś szpon śmierci albo inne. Dobra, eksplorujemy dalej. Znacznik jest tam. Co tu mamy? Coś takiego, coś tutaj leży na brzegu ciekawego. Jakiś krwawy liść, także sobie emaliowane wiadro. No tutaj mamy w walizce jakieś ochraniacze. Woda. Woda dodaje życie, ale daje promieniowanie. Nie mam praktycznie tych mediksów, radiksów. Także nie będę kombinował. Coś tam słyszałem, ale nie wiem. Coś nam tu strzela. Szabrownik. Czy on coś do nas chce? Tak, atakuje nam psa. Dobra, w takim razie musimy się rozprawić. Jeden strzał, drugi strzał. Ciągle żyje. Jeszcze raz. Po korpusie. Ręka, korpus.
Tak jest. Nie będzie mi tu nikt tykał psa. Dobra, coś tutaj chyba udało się ciekawego znaleźć. Super klej i skalpel, tego potrzebowaliśmy. Ciasteczka. Pistolet. Nabój. Coś tutaj mamy w tym wiadrze? Chyba nie. Komoda. Kapsel. Dobra. Trafiliśmy sobie na szabrownika, także lecimy dalej w kierunku osady. Idziemy całkiem dobrze. To są teraz prawdziwe pustkowia. To też nam było potrzebne. Bardzo fajnie rozwiązane jest to, że jak potrzebujemy jakiegoś materiału, to możemy odhaczyć, że go poszukujemy i wówczas, gdy znajdziemy jakiś przedmiot, to on nam wskaże, że faktycznie w tym przedmiocie są rzeczy, które poszukujemy. Także według mnie bardzo fajna sprawa. Wejdę tutaj na górę, zobaczę. Delikatnie się rozejrzę. Co na tej górze może być? Wiem, że troszkę zbaczam z kursu, ale... Nie możesz tam iść. Pewnie koniec mapy. Szkoda. Koniec mapy to nie jest coś, co lubię w grach. Dobra, idziemy w stronę tamtego miasteczka, czy tam osady, żeby pomóc. Straciliśmy trochę hapsów niestety. Co my tu mamy? Czy to już jest to? Nie, tutaj coś jest. Jakiś budynek, jakiś radar. Warto się rozejrzeć. Cmentarzysko robotów. Odkryliśmy cmentarzysko robotów. No zobaczmy, czy zrobimy sobie szybki zapis. Co to jest? Spinka. Dobrze, to się przyda. Terminal. Trochę słabe umiejętności, ale możemy sobie zobaczyć. Dziennik dostaw. Prototypowy robot strażnicy. 15 protektronów. Ojejku, to sporo tego. Ale to jest... Ale to jest tak naprawdę uszkodzone roboty. Rozbiórka robotów. Nie wiadomo, o co chodzi. Roboty produkujące roboty. Tak jakby jakieś dziwne zachowania. No, z robotami nigdy nie wiadomo tak naprawdę. Ja tak naprawdę nie mam za bardzo pancerza. Chyba że sobie zaraz zobaczę, czy te pancerze tych bandytów są. Maszyna. Faceci w czerni. Nie włączaj holotaśmy. Zobaczmy, co jest jeszcze. Odtwórz taśmę. Prototypowy zwiadowca. Włącz robota strażniczego. Nie, no tego nie będziemy robić, na pewno. Nie wiem, chyba że włączę, ale... Czy uruchomić prototyp? Dobra, na razie nie. Na razie sobie zobaczę. W ogóle... Co tu mamy? Bingo. Jest, super. Na stał blokujesz unikalny wzór lakierniczy dla pancerza wspomaganego. Super. Lubię takie znaleziska. Pracownia rusznikarska, nic nie ma. Zanim uruchomię tego układ scalony, tego robota, to chciałbym zobaczyć w ogóle, co to jest, żebyśmy się nie wkopali. Ten robot nam tutaj wszystko rozwali. Czy on tutaj gdzieś jest w ogóle? Oczywiście kusi, żeby go włączyć, ale z drugiej strony, jak go gdzieś włączymy i cholera wie gdzie, i nas rozwali.
To będzie trochę krucho. Dobra, spróbujmy go włączyć. Raz kozie śmierć. Włącz robota. Potwierdzono uruchomienie systemu. Już. Wysuń holotaśmę. Prototypu zwiadowczego. Dobra, mamy jakąś holotaśmę. Nigdy nie wiadomo, kiedy się może przydać. Cholera, to jest ten robot. Dobra, jeśli on nas rozwali, to będzie bardzo głupie. Czy w jaki sposób można go kontrolować? Rozmawiaj. Rdzeń fuzyjny, układ scalony. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Dobra, w razie co będzie go można wyłączyć. Dobra, mamy fuzyjny prototyp, znaczy ogniwo fuzyjne. Tam się przyda do pancerza wspomaganego na pewno, żeby go naładować. Także będziemy sobie zmierzać w stronę może tego radaru. Ktoś tam stoi. Ale kto? Łania jakaś, łania. A tam nam wroga nie pokazuje. Dobra, na spokojnie sobie podejdziemy. Czy to jest pancerz wspomagany, czy jakiś... To jest pancerz wspomagany, po prostu. Rdzeń fuzyjny. No nieźle, nieźle. To co, wchodzimy do pancerza? Będziemy może mieć dwa. Mamy załadowany rdzeń fuzyjny. Takiego skarbu chyba nie zostawimy i widzimy, że on jest w lepszej w ogóle... w lepszej kondycji. Tutaj był rozbity ten samolot, czy tam jak też go nazywali, latacz. Nie wiem, w co się pakuje, ale tutaj mamy wieżę. Tutaj mamy te łanie. No to jakieś tam mięsko. Dobra, co my tutaj mamy? Pies bojowy. Dwa razy w korpus powinno go załatwić, a nawet raz. No myślę, że to jest ciekawy odcinek. Stacja satelitarna sił powietrznych. Kto mnie strzela? Cholera jasna, no nic nie widzę. Co chodzi? Kto tu nas tak nawala? Bandyta. Dwa razy w głowę. Ach, to było soczyste. Trafienie krytyczne. Czy coś jeszcze? Gdzie ty kurde jesteś? Pewnie gdzieś na górze. Tam są. Ja ci dam. Po nodze próbujemy cię trafić. Nie weszło. Dobra, pies załatwił. No, tego nie będziemy brać. No, ciekawa lokalizacja. Schowamy broń. Czy coś tutaj jest? Rękawica baseballowa. Nabój. Dobra, to się przyda zawsze. Tutaj nic nie ma. No i tyle, i tyle. Po prostu... jakaś satelita. Antena. I tyle, i koniec. Zbadamy sobie jeszcze to pomieszczenie. Przeszukamy
Bandytę. Oczywiście sobie w pancerzu wspomaganym chodzimy. Co my tutaj mamy? Toster i śrubokręt. To chyba nawet było w kręgu naszych zainteresowań. Gdzie ten bandyta? On gdzieś tutaj padł przecież. Gdzieś tutaj niedaleko go rozwaliliśmy. Jest. Nabój. Dobra, co mamy tutaj? Co ciekawego? Pracownia rusznikarska. W szafkach nic nie ma. Brudna woda, zapalniczka, odlot. Stacja satelitarna sił powietrznych USA. No, ciekawie. Uwielbiam takie poboczne właśnie odkrywanie lokalizacji. Być może nikt tutaj nie trafi poza mną, a może ktoś tu trafi bardzo późno. Tutaj zobaczcie, mamy jakieś czujniki. Czy uda się je rozbroić? Pułapka laserowa. Udało się. Mamy światłowód plus kryształ. No, jakaś opuszczona baza. Tutaj mogą być naprawdę niezłe skarby. Terminal ochrony. Nie mamy takich umiejętności. Czy tutaj mogą być niestety jakieś roboty? Dobra, co my tutaj mamy? Jakieś stojaki na probówki. No nic ciekawego. Środek czyszczący. Oczyszczona woda. Oczyszczona woda to jest coś bardzo cennego. Cholera. Są tu bandyci. Ależ weszło. Czyli baza nie jest opuszczona. No mamy ciekawe... Brama bezpieczna wymaga terminalu. Zobaczcie, co tutaj jest. Tutaj mogą być naprawdę niezłe rzeczy. Jest chyba pocisk atomowy. Ale nie mamy... Nie mamy takich umiejętności jeszcze. Dwa razy po głowie. Raz po głowie. Dwururka, niezła broń. Widzę. A to co? Pies bojowy. Bardzo dobra broń. Sprawdza się idealnie na... Celny, lekki samoróbka. Szturmowa maska gazowa. Jest ciekawie. Co my tu mamy? Automat z gazetami. Steampack, Radix. Bardzo fajnie. Dobra, nic tu nie ma. No, ktoś kto wchodzi. Aluminiowa puszka. Szukaliśmy aluminium. Radix. To się przyda. Folder. Nie będziemy brać takich śmieci. No, opłacało się tu przyjść na pewno. Nie dość, że znaleziona zbroja. To jeszcze bardzo ciekawie. Płyta grzewcza, no to było to aluminium, młotek kulowy, karton papierosów. Teraz to zbieractwo w tej części gry Fallouta. Tutaj zmienimy sobie broń. Zobaczymy, jak to wygląda. Dwa razy w korpus, zobaczymy. Trzy razy, nawet możemy. Cztery! Zaskoczenia. Atak z ukrycia. No i pięknie to wyszło. Bardzo fajnie. Tutaj mamy kolejnego. Śmiałka. O cholera! Czajcie to? Wyskoczyła. Wyskoczyła z tym, z miniganem. Dobra, potrzebujemy czegoś mocniejszego. Jasny gwint, ależ zasuwa. Muszę ją koniecznie wykończyć.
Cholera. Czy uda mi się trafić? Cholera, jasna, no. Ale dramat, zaraz mi się rozwali ten pancerz. Na szczęście pomógł mi pies. Ależ to była akcja. Kto tu jeszcze? Jakbym nie miał pancerza wspomaganego, to już by było po mnie. Raz w korpus. Wystarczyło. Dobra akcja. No proszę, bandyci z miniganem. No nieźle, nieźle. Aluminiowa puszka. Jakieś ciasteczka. Jak tam nasze życie w ogóle? Hapsy, dosyć słabe. Zobaczmy na statystyki. Punkty wytrzymałości 19 tylko, także musimy sobie coś zaaplikować. Zobaczmy, czy ta woda coś nam da. Oczyszczona woda, plus 40 do punktów. Sobie zaaplikujemy dwa razy. Już jest od razu lepiej. Działko obrontowe. Tutaj widzimy, że nam chyba rękę jakoś mocno uszkodziło. Ależ konkretna akcja. Co my tu mamy dalej? Wisiorek. No weźmiemy sobie nabój, spinka, super clay scalpel. Zrobię małego save'a. Dobra, czy coś tu jeszcze jest do zwiedzania? Tu byliśmy czy nie? To są rozwalone rzeczy. To też tak naprawdę jest kolejna lokalizacja, którą warto by było sobie zbadać. Tutaj chyba przeszliśmy. Warto było ją zapamiętać i kiedyś tutaj po prostu wrócić. Dobra, tutaj chyba przeszliśmy jakoś. Bo mamy ten terminal, poziom średni, także tutaj musimy osiągnąć niezły poziom wtajemniczenia, żeby zacząć to wszystko otwierać. Jakieś drzwi. Jest, udało się, bardzo ładnie. Zmienimy sobie broń na coś prostego. 10 mm pistolet. Załatwimy te karaluchy. Radrakany. Co my tu jeszcze mamy? Tu coś lata. Dobra. Oczywiście można też tak. O cholera. No ładnie, walnęłem w butle. Mam nadzieję, że ten pies jest nieśmiertelny. Rozwalimy sobie tego. W sumie to mogę pięściami je rozwalać. Klucz do pomieszczenia wywiadowczego. Super clay. No, no, no. Pomieszczenie wywiadowcze. Zapowiada się nieźle. Może to właśnie było to, którego benzynka może się przydać. Dobra, tu jest chyba tylko to w takim razie. Dobra, czyli wrócimy sobie może do tego pomieszczenia, którego nie mogliśmy otworzyć. No i zobaczymy, co tam za skarby nam przyniesie los. Super. O to chodzi. Mini atomówka. No to jest coś pięknego. Otwórz safe. Prawie. Udało się. O, zobaczcie, jaka broń. To jest to. Nuka cola. Za dużo dźwigasz. Dobra, trzeba coś tutaj powywalać. Jakieś na przykład śmieci.
Drewno sobie wywalimy. Gra planszowa to sobie. Materiał jądrowy jest w środku tej gry planszowej. Widok komponentów, no to nieźle. Zbadaj. Tak to wygląda. Dobra, wyjdźmy sobie na razie. Dobra, powywalajmy trochę tych rzeczy. Pędzel. Płyta grzewcza, ile to waży? 3. Sprężyna, jakieś łyżki. Stal. Stary globus. Dobra, muszę coś tutaj powywalać. Łapasz po na śmierć. To nam się przyda. Zostawimy sobie. Może jakiś ekwipunek. To też przecież wszystko waży. Bielizna. Czysty strój codzienny. Zostawimy sobie. Gogle spawalnicze. Ochraniacz na nogę, na rękę. Wywalmy trochę, dobra. Skrzynia. Nabój, nabój, nabój. Mina. O to chodzi, to jest to. Pudełko na cygara, nuka cola. No ta nuka cola chyba nie będziemy jej pić, bo ona przecież... Chyba, że będzie kryzys. No dobra, słuchajcie, w takim razie udało się fajnie zwiedzić tą lokację. Zdobyliśmy minigana, pancerz wspomagany i mini atomówkę tą wyprawą na bok. Także chyba całkiem udanie. Spróbujemy sobie dojść jeszcze w stronę naszego celu, czyli to miasteczko, któremu mieliśmy pomóc. Zobaczmy jeszcze tutaj co. A, mamy pancerz wspomagany, nie możemy tutaj nic modyfikować na razie. No dobra. Gdzie jest nasza mapka? Jeszcze mamy kawałek. Pójdziemy sobie w tym pancerzu naszym wspomaganym. A jak dotrzemy, to sobie zakończymy odcinek, a kolejny to już będzie, myślę, w środku. Myślę, że bardzo fajny wątek poboczny nam się trafił. Mini atomówka przyda się zawsze. Jeszcze oczywiście brakuje wyrzutni do takiej mini atomówki. To chyba nic ciekawego. Jakiś pies co najwyżej dziki. Spróbuję mu wpakować serię czterech strzałów. Trzy wystarczyły. A nawet cztery. Czyli cztery. Akurat na cztery strzały. Idzie kolejny. Mamy jeszcze jakieś punkty akcji? Tylko jeden. Resztę sobie poradzimy bez. Okej. Jeszcze jeden. Super. Jeszcze jeden. Strzał w głowę. Co on tak długo? Taki żywotny. Kurde, trafiłem swojego, no. Nie wiem, mam nadzieję, że te strzały... Co tutaj jest? Czy coś tu jest ciekawego? Chyba nie. Jakiś tylko... Ten grzyb chyba promieniuje. Świecący grzyb. No weźmiemy tego świecącego grzyba. On już się przyda. No dobra, i lecimy w takim razie dalej. Do tej osady. Odkryto skarpa Ten Pines. No dobra, w takim razie tutaj przed wejściem sobie zrobimy pauzę i kolejny odcinek oczywiście czeka nas niedługo. Zapraszam, a na razie trzymajcie się, cześć.